Siemoneczka, raz live in Poland, witam na moim kanale, także lecimy dzisiaj z deweloperką, nie? Także łazieneczka jest, tak jak wam mówiłem, domurowana tutaj rewizja, także pojechaliśmy sobie tak, jak mówiłem, minimalnie dosłownie wanna siadała, milimetr, także podparliśmy troszkę pod laserek, także ustawiona jest do laserka podparte, że tak powiem, samoróbką. Dobra, tutaj tak samo, nie? Już wykorytowane, tutaj tylko uzupełniliśmy sobie szczelinkę pianką, później ją zetniemy, także zostawione miejsce na płyteczkę, żeby położyć, nie? Także tak to wyszło, także imitacja wiszący jest, zabudowana wanna. Dobra, także dzisiejszy dzionek, lecimy ścianę 60×120 płyteczki, te co wam wczoraj pokazywałem. Także w szarościach, także zaczynamy dzisiejszą zabawę, także w końcu glazura zaczyna się, nie? A tutaj macie podprojekt, nie? To są te duże płytki, tak mają być rozmieszczone, później płytka szara na podłogę, biała gładka na tą ścianę z rewizją, bo tutaj praleczka, oczywiście grzejnik, jak tutaj widzicie, płytka gładka leci na wannę, no i biała falista poleci sobie na ścianę, tutaj tą, nie? Dobra, także lecimy, zaczynamy zabawę dzisiejszego dnia. Siemaneczko, także jesteśmy po weekendzie, aktualizacja dla was. No, wanna poleciała, tak jak przed chwilą widzieliście, ja zacząłem płyteczki, nie? Także dla wyjaśnienia, od góry cała sobie wymierzamy i ile docineczki, także zaczynamy i sobie wtedy lecimy do góry. Dobra, pierwsza już z otworami poleciała, jedna z gorszych, teraz leci druga gorsza, nie? Bo tam mamy pod baterię, no i tutaj mamy do zaworków, nie? Pod umywalkę. Także to musimy sobie teraz złapać wymiar do ściany, najpierw obetniemy i później sobie połapiemy wymiary do mocowań do baterii, nie? Także do tych, nie? I na końcu sobie przyłożymy po prostu czerwoną tą zatyczkę, sobie odkręcimy, jak już tamte będziemy mieli wycięte, wstawimy sobie płyteczkę i sobie ładnie półkole zaznaczymy, ile będzie trzeba otworu sobie zrobić. I płyteczkę wstawimy, także jedna z gorszych płytek, już będą te dwie gorsze zrobione. Ja mówię gorsze, no wiadomo, z otworami muszę trafić, że tak powiem, idealnie, ponieważ nie mam zostawionego żadnego marginesu błędów. Te duże kafelki są policzone co do sztuki. Także tak to wygląda, dlatego mówię, że dwie najgorsze, nie? Także teraz sobie zwymiaruję to, wytnę otwory i wtedy wam zrobię aktualizację, jak tu już troszkę wyżej polecimy, bo tutaj jeszcze będzie płyteczka z wycięciem na gniazdka. No ale to już nie jest tam aż takie skomplikowane, wymagające, ponieważ są rameczki, także gdzieś tam jakieś 2-3 mm możemy się machnąć, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak samo tutaj na te zaworki, pamiętajcie, że zawsze mamy jeszcze rozetkę, także gdzieś tam jest jakiś margines błędu, zawsze jest, wiadomo, nie? Na ustawienie płytki do poziomu i ten, nie? Dobra, także ja lecę z tą płyteczką i za chwilę wam nagram aktualizację. Także witamy przy poniedziałku. Chłopaki tam na tym mieszkanku, na tamtej kawalerce, wtopili już siatkę na MPK i zaciągli na raz szarakiem. Ja sobie robiłem, że tak powiem, dłuższy weekend urodzinowy. No miałem. Także dłuższy weekend, a chłopaki sobie działali na mieszkanku, także dzisiaj pojechali i sobie kładą szaraczka na drugi raz. Także dzisiaj na drugi raz. Mam nadzieję, że się sprężą, postarają i zamkną ten temat dzisiaj szaraka.
I mówiłem, żeby zostawili farelkę, delikatnie otworzyli sobie okno, żeby była cyrkulacja powietrza, no, żeby wyschło i jutro wtedy przystąpią sobie do kładzenia warstwy finiszowej z Omegi, nie? Z worka, tam szaraczek, tak jak wiecie, z Doliny Nidy najczęściej używamy na tych budżetowych właśnie mieszkaniach. I tak to wygląda. Dobra, także lecimy. Jeszcze raz się przyjrzyjcie. Mamy zwymiarowane od góry, także chciałem po 60, nie? Bo płyteczki piszę na kartonie 60. Także przestrzegam, zwracam ci na to uwagę. Mieszcie płytki, bo piszą, że jest 60, a jest 59,7, nie? Także, a że mamy całą od sufitu. Także trzeba dobrze zwymiarować, żeby za chwilę nie było, że przy ilości raz, dwa, trzy, czterech płytek mamy już 12 mm, tak? Pierwsza fuga, mieliśmy 3 mm, druga już robi nam 6 różnicy, nie? Kolejna, o, te 3 mm będą dokładane jest przesunięcie i plus jeszcze fuga, no, żeby nam czasem niespodzianka nie wypadła przy suficie, a później o dziwo nasze zdziwienie będzie, tak? Że coś poszło nie tak i było źle wymierzone. Dobra, także lecimy, przystępujemy sobie do wycinania tych otworów i za chwilę się widzimy. Także aktualizacja, ja już bluzę założyłem, bo lecę na śniadanie, także godzina śniadaniowa. No co, wisy mi jeszcze zostało. Tak jak mówiłem, nie? Z otworami sobie trafiliśmy. Tutaj troszkę uciekło do góry, ale tym się nie przyjmujemy. Tak jak mówiłem, rozetki są, także zasłonią sprawdzałem sobie bezproblemowo. Po to one są. Teraz tak, gniazdko wycięte, piony poziome ustawione. Także sobie polecę jeszcze raz, dwa, trzy, cztery płyteczki tutaj, ale to po śniadaniu. I wtedy sobie się zajmę tą ścianą, która idzie w te płytki 32,5 chyba na niecałe 90 czy 90 z tym wzorem, nie? I one idą tutaj, białe takie same, idą wtedy na zabudowę wannę. Ale sobie polecimy tą wzorzystą ścianę po skończeniu tej. I wtedy od tej sobie polecimy już normalnie, także będziemy mieli już, bo te białe płaskie na tą ścianę, na zabudowę i na to wymiarowo są takie same jak te wzorzyste, nie? Te z takimi wzorem, także normalnie sobie laserkiem złapiemy, także wymierzymy sobie od góry. Docineczka na pewno będzie przy wannie, także odmierzymy sobie całą od góry. Pyk, puścimy sobie laserek, bo i tak musimy przenieść wtedy linię fugi na wszystkie trzy ściany. No i sobie wtedy docinkę zaczniemy sobie i polecimy ku górze, nie? Ale najważniejsze, żeby złapać wymiar od góry i wtedy sobie laserem przenieść i sobie będziemy przenosić wtedy linię fugi na te trzy ściany i jak wtedy spojrzymy wchodząc, to nie będzie różnicy, tylko ładnie wszystko przejście fugi będzie. Już nie będziemy się sugerować tymi płytkami, one są 60 na 120, niecałe 60, tak jak wam mówiłem przed chwilą, różnica 3 mm, także nawet byśmy się nie zgrali z fugami, ponieważ tamte są 32,5 czy 33, coś takiego. Dobra, także jeszcze wam to zrelacjonuję za chwilę, albo już od razu wam to zrelacjonuję przed śniadaniem, także będziecie mieli obraz, miara jest, także będziecie mieli obraz tego i one są niecałe 33, widzicie? Bez 2 mm. I pewnie po długości mniej więcej 90. Tak, 90 i one też będą pewnie bez 2 mm. Także różnica na płyteczkach już jest. Jak sami widzicie, 2 mm.
zamiast 33 jest 32,8, 32,7. No, dlatego mówię, mierzyć płyteczki, żeby później nie było niespodzianki przy suficie, nie? Taka moja rada, nie? Dobra, także lecimy na śniadanko. Także mamy tą ścianę. Tak to wyszło. Do samej góry. Będzie trzeba delikatnie, bo narożniki się ładnie schodzą prawie na zero. Środek na zero. Tu jest tylko jedna mała łódka na suficie. A tu idzie normalnie prosto. Także tutaj gdzieś chłopakom przy tynkowaniu albo szpachlowaniu delikatnie łódeczka powstała. Narożnik jest ok. Gdzieś tu po prostu po środku płytki delikatna łódka i tu już idzie normalnie, nie? Także tutaj sobie ten kawałeczek dołożymy, szpachlóweczki i na koniec, wiecie, akryleczek, żeby ładnie odcięcie było przy suficie akrylem do malowania, nie? Także tutaj tylko kawałek dołożymy, taki placek, ale to już na sam koniec, jak już płytkami wszystkimi dojedziemy pod sufit. Bo nie wiadomo jak w innych, tak? W miejscach na suficie. Dobra, także się zbliżyła godzina popołudniowa. Także praktycznie już można by było powiedzieć, że mógłbym szybciej skończyć i to uczynię, ponieważ mam jeszcze parę rzeczy prywatnych do załatwienia. Chłopaki tam szpachlują, jak mówiłem, szaraczkiem na drugi raz, także MPK jest z siatką wklejony. Dzisiaj pojechali tam na drugi raz, także za chwilę do nich zadzwonię poinformować, żeby nie zapomnieli o farelce, nie? Żeby tam szybciej po prostu im podeschło do jutra na położenie tej omegi. Dobra, tak to wygląda, także dzionek zaliczony, ilość płytek no starczyła, nie było żadnej niespodzianki. To jest mój cały odpad, nie? Te dwie dolne docinki, no i to co tam wycinałem, nie? Końcówka, końcóweczka tej dolnej tam, bo połowy, nie? I to co było wycięte, nie? I te dwie dolne. Także mówię, co do sztuki marginesu błędu nie miałem, dałem radę. Dobra, także lecimy. Dzięki, że jesteście. Oczywiście subik, jeśli nie subskrybujesz. Łapeczka w górę dla motywacji. No i komentarz, jeśli chcesz skomentować. Dobra, lecimy.